Zakłady Mechaniczne Tarnów podpisały umowę na dostawę dla Wojska Polskiego 780 lekkich moździerzy piechoty LMP 2017, przeznaczonych dla Wojsk Obrony Terytorialnej i Wojsk Lądowych. Podpisany kontrakt na 4 lata na dostawę 780 sztuk moździerzy trafi głównie do Wojsk Obrony Terytorialnej, ale tak jak deklarował generał dywizji Wiesław Kukuła, trafi na wyposażenie polskiej armii docelowo, więc można powiedzieć, że zmodyfikowany przez nas moździerz LMP 2017 będzie podstawowym wyposażeniem tego typu rodzaju broni na wyposażenie polskiej armii. To jest sukces, który dla nas jest bardzo ważny. Moździerz jest takim produktem, który obecnie rozwijany jest również przez wojska amerykańskie. Dlaczego? Dlatego, że on został potraktowany i nadal jest traktowany przez wojska amerykańskie, że jeżeli nie ma wsparcia lotniczego, to w każdym plutonie, tak, amerykańskim jest moździerz 60-mm. I on takie wsparcie ma zapewnić, jeżeli oni na wsparcie lotnicze nie mogą liczyć. Dlatego ten środek pozostał i jest rozwijany. Oczywiście rozwijane są konstrukcje, żeby on był coraz lżejszy i my również poszliśmy w tym kierunku. Olbrzymi potencjał i dobra przyszłość dla zakładów mechanicznych. Muszę także powiedzieć o podpisanych kontraktach na armaty eksportowe, na UKM-y, które realizujemy, na moździerze, które zostały podpisane na okres 4 lat, na realizowany plan produkcyjny pilicy. To wszystko składa się na to, że możemy powiedzieć, że przyszłość zakładów mechanicznych i perspektywa pracy, stabilnej pracy na dobrym poziomie jest niezagrożona. Pierwsza dostawa 150 moździerzy będzie miała miejsce w drugiej połowie 2019 roku. Całość zamówienia dostarczona będzie do końca 2022 roku, a umowa opiewa na kwotę ponad 31 milionów złotych. We wtorek wieczorem do dyżurnego tarnowskiej komendy zadzwoniła postronna osoba, informując, że drogą w kierunku Ryglic jedzie kierowca, który najprawdopodobniej jest pijany. Na miejsce skierowano patrol ruchu drogowego, który w Skrzyszowie zatrzymał do kontroli kierującego Fabią. Badanie trzeźwości wykazało, że mężczyzna, 52-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego, w wydychanym powietrzu ma blisko 2,5 promila alkoholu. Jak oświadczył policjantom, przejechał już blisko 20 km, jadąc od Żabna do miejsca zamieszkania w gminie Tuchów. Kierowca stracił prawo jazdy i trafił do policyjnego aresztu, a jego samochód na parking strzeżony. Za prowadzenie pojazdu w takim stanie grozi mu kara pozbawienia wolności do 2 lat, zakaz prowadzenia pojazdów na czas nie krótszy niż 3 lata oraz grzywna w wysokości co najmniej 5 000 zł na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Czynności dochodzeniowo-śledcze w sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Tarnowie. Przedszkolna grupa teatralna działająca przy przedszkolu publicznym nr 32 w Tarnowie, złożona z nauczycieli i pracowników przedszkola, zagrała przedstawienie dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie. Od 10 lat, jak liczyliśmy, już współpracujemy z Domem Pomocy Społecznej i tam wystawiamy bajki. W tym roku troszkę zmieniliśmy tradycję i zaprosiliśmy podopiecznych Domu Pomocy Społecznej do nas, żeby nas odwiedzili, żeby zobaczyli, jak to u nas jest w przedszkolu, żeby sobie też zmienili troszkę klimat i tym bardziej taką większą niespodziankę dla nich przygotowaliśmy, łącznie z podróżą do przedszkola. Jesteśmy corocznie zapraszani, bo też są panowie tego roku, na, można powiedzieć, jako jest to pewien sposób terapii, arteterapii, który jest bardzo ubogacający dla naszych podopiecznych, dla naszych chorych, dla naszych mieszkanek przede wszystkim. One bardzo tym żyją. Jest to rodzaj jakiejś innej terapii, który je niesamowicie ubogaca w różnych strefach, w różnych sferach. Na to wszystko są takie otwarte sercem i widzą, że dużo ludzi wokół nich ma otwarte serce dla nich. W tym roku wystawiamy bajkę w oparciu o utwór Roszpunka. Bajkę te słowa
opracowała pani Jola Pudlewska, nasz emerytowany pracownik, nauczycielka, która już od kilku lat jest na emeryturze, ale nadal z nami jeszcze współpracuje i pomaga nam właśnie w opracowywaniu tych bajek. Moja skromna osoba napisała słowa do piosenek, zresztą jak co roku. I taką tradycją przedszkola jest, że wystawiamy bajkę, taka premiera odbywa się na Mikołajki w upominku dla dzieci i dla całej społeczności przedszkola. A kolejna bajka to jest właśnie dla naszych podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej. Takim upominkiem dla naszych podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej nie tylko jest bajka, ale też zgromadzone przez zarówno pracowników przedszkola, jak też całą społeczność, mam tu na myśli i dzieci, i ich rodziny, drobne upominki, pluszaki, książeczki. One zostaną przekazane właśnie w prezencie dla wszystkich podopiecznych Domu Pomocy Społecznej. Grupa teatralna w przedszkolu 32 istnieje od 16 lat. Na zaproszenie burmistrza Radłowa oraz dyrektora zespołu szkół w Radłowie piłkarze Brukbetu Termaliki spotkali się z młodymi piłkarzami i uczniami. Zawodnicy opowiadali o klubie, swojej karierze i planach na przyszłość. Piłka nożna to było coś, co zawsze mi towarzyszyło, zawsze gdzieś tam miałem ją pod pachą. No i pokochałem ten sport, pokochałem właśnie tą rywalizację, to żeby się nieustannie rozwijać. Wierzę, że każdy z was, kto chociaż raz kopnął piłkę, na pewno zakochał się w tym sporcie i mam nadzieję, że też będziecie rozwijać swoje talenty. Byłem w kilku klubach i na pewno można powiedzieć, że to bardzo promuje tutaj tarnowską piłkę, można tak powiedzieć, gdzieś tutaj małopolską, więc myślę, że jest tutaj bardzo, bardzo dobrze, można się rozwijać, więc na pewno też zapraszamy wszystkich do nas, żeby na fajnych boiskach trenować i rozwijać się pod okiem bardzo dobrych trenerów. Był też czas na rozdawanie autografów i wspólnych zdjęć. Szkołę w Radłowie odwiedzili Dariusz Trela, Hubert Gostomski, Paweł Leżoń, Michał Leżoń, Kamil Słaby, Bartosz Szeliga i Przemysław Szarek.